zgadnijcie, co to za model. A nie jest to trudna zagadka, dlatego że widzicie u Adasia w tle telefona. Tak, trochę słabo teraz zagraliśmy, ale wiecie co, no... To jest te dwa Pro. Powiem wam tak, wielu chińskich producentów pokazuje telefony z wcięciem w ekranie. Ale choroba, ten ulefon, to powiem wam szczerze, mnie osobiście, jeżeli chodzi o design oczywiście... Robi niesamowite wrażenie. Zwalił z nóg. Naprawdę robi niesamowite wrażenie. Popatrzcie na tą ramkę. Pokaż może ludziom ramkę. On jest smukły. Ramki rzeczywiście prawie nie ma. Ale no ta ramka, popatrzcie. Na górze. Jak ktoś wam mówi o bezramkowym telefonie, no to w zasadzie chyba... Coś takiego ma na myśli, no to jest rzeczywiście już prawie bezramkowy. Zwróćcie uwagę, że to rzeczywiście jest to wersja niedopracowana, bo to pika mi się tam chowa w tym różku. No coś to jeszcze tu muszę, tak jak większości tych Chińczyków z wcięciami mają najwyraźniej z tym jakiś problem. Ja podejrzewam, że to jest problem z rozdzielczością, jest dosyć duża, wiecie, wyświetlacz to jest 6,7 cala, to jest olbrzym. No tak. Rozdzielczość Full HD+, 1080x260, także no... Smartfon. Dokładnie. Smartfon. No, zobaczmy może w ogóle tą specyfikację, bo tak tutaj gadamy, a nie powiedzieliśmy wam, co tam siedzi. No jest mocarz, no. Jeżeli chodzi o tutaj bebechy, to też wstydu żadnego jest nie ma. Helio, jest 5000 Co prawda jest Mediatek, ale no ludzie, no to jest dobre Helio. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, jaki on jest cieniutki. A tutaj jest również bateria 5000 mAh, no. W tym, który wam pokaż może jeszcze tył, bo... Tył też jest niebrzydki. O, pękło! No pękło, bo to szkło jest. No, ktoś tutaj widocznie próbował może go urwać. Może, no co to jest możliwe? ja się nie dziwię. Niemniej telefon dosyć ładny, a znając telefona, to nie będzie jakoś koszmarnie drogi, podejrzewam. Pamiętajcie, że my w tej chwili oceniamy to, co widzimy, nie oceniamy tego, jak ten telefon działa na co dzień, bo tak, po prostu nie mamy takiej możliwości. To jest jeszcze wersja przedprodukcyjna, więc on się pewnie będzie ciął, pewnie nie wszystko w nim działa. Tutaj nas pani ostrzegała, że nie działa na przykład aparat fotograficzny, tak? Ale zobacz, niektórzy pokazują atrapy jako nowości, a niektórzy pokazują działające wersje, nie do końca co prawda działające. No zgadza się. Ale jednak to naprawdę już robi wrażenie. Nie, robi wrażenie, miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni, kiedy telefon trafi do sklepów, a ja już dzisiaj pewnie go sobie zamówię na testy, no bo wygląda po prostu zabójczo. Zobaczmy, co jeszcze ulepszy. Żeby tylko zabójczo działał. Zobaczmy, co jeszcze ulepszy. Pokazuje boję. Innego na stoisku. A słuchajcie, a co powiecie na telefon o podwyższonej wytrzymałości z wcięciem? No, ulefon też takiego zrobił. Rzecz się nazywa Armor 5. Zajrzyjmy, jakie ma bebeszki. Nic wielkiego, no bo tu jest już tylko HD+, 4 giga RAM-u. Ale też ciekawa rzecz. To znaczy, może i ciekawa, ale ja nie widzę przyszłości dla tego typu rozwiązania, dlatego że z tyłu jest szkło, z przodu jest szkło. To nie jest telefon wzmocniony na tyle, żeby się nie potógł. Naprawdę. Co oni wymyślili? To nie jest dobry pomysł. No, ale jest i P68, no także jeszcze może... Coś z tego będzie. Pływać z nim można. No a jeśli bardzo chcieliście mieć iPhone'a 10 i was na niego nie stać, to sobie możecie kupić ulefona 10 albo ulefona X, jak ktoś tam woli. Z takimi oto elementami specyfikacji. No i popatrzcie, jak to wygląda. No zamiast jabłka jest czytnik linii papilarnych, ale reszta... No, można powiedzieć, zgapiona dość udanie. Znaczy jest prawie 6 cali wyświetlacza, jest rozdzielczość HD+, 67-63 w środku Mediatek ośmiordzeniowy. Nie jest to jednostka jakaś niesamowita, natomiast jest to też dobrze zrobiony procesor. No tak, słabszy od iPhone'a, ale i też na pewno dużo tańszy. 4 giga RAM-u, no naprawdę. Na koniec naszej wizyty na stoisku ulefona obejrzymy sobie model T2. Przez moment myślałem, że się znalazłem na nieco innym stoisku, bo zobaczyliśmy, jak wygląda tył tego telefonu. Adaś pokaże. Przód jest wcięcie, ale no tył. O. Kojarzycie taki telefon? Sobie, o, tutaj macie, gdybyście nie kojarzyli taki telefon, bo ja go mam akurat w kieszeni, tak? No. Takie innej marki, ale... prawda? Tutaj z naszych znajomych dobrych z Huawei uczulamy, że zobaczcie, robicie dobre wzory, ponieważ inni powtarzają tak. Z przyjemnością. Tak, no to jest w ogóle bardzo ciekawy model, bo tył ma od Mate'a, natomiast przód oczywiście od iPhone'a 10. No nie chce się bydle włączyć, pewnie jest rozładowany, bo kabelek tu sobie smutno zwisa. Niemniej, no... Kolejna rzecz z gatunku ciekawostek chińskich. Nie kolejne 6 GB RAM-u, to wiesz, to nie jest jakiś szeregowy telefon chiński. No.
Zalibu. Szeregowy nie jest. Jest Helio P40, to też jest bardzo fajna jednostka, także jest całkiem fajny. Ponad 6 cali wyświetlacza. Też rozdzielczość Full HD+. Tylko ja mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi właśnie o to kopiowanie designu. Ale jeżeli chodzi o estetykę wykonania, jest zrobiony dobrze. No oczywiście, zrobione porządnie, to oczywiście ganimy zgapianie pewnych rzeczy związanych z designem u Chińczyków. Natomiast akurat u Ulefona muszę przyznać, że te telefony robią na pierwszy rzut oka dobre wrażenie. No ale ten, który oglądaliśmy jako pierwszy, to po prostu zdjął mi dzisiaj i wyprostował wszystko. No to prawda. Adaś ma proste włosy na głowie w tej chwili, jak zobaczył ten telefon.